Stanisław August Poniatowski, a właściwie Stanisław Antoni Poniatowski, Herbu Ciołek, przyszedł na świat w Wołczynie 17 stycznia 1732 roku. Był synem Stanisława Poniatowskiego seniora, przyszłego kasztelana krakowskiego oraz Konstancji Zofii, wywodzącej się z rodu Czartoryskich. Po śmierci Augusta III Sasa był kandydatem familii, aktywnie wspierany przez Katarzynę w rywalizacji o tron Polski. Sztuka ta mu się udała we wrześniu 1764 roku. Sejm elekcyjny ogłosił go nowym polskim monarchą. Uroczystość nie odbyła się jak zwykle w Katedrze Wawelskiej w Krakowie, lecz w warszawskiej kolegiacie świętego Jana. Koronę wraz z innymi niezbędnymi w liturgii przedmiotami przywieziono na tę okazję z Małopolski. Ceremonię przeprowadził prymas Polski Władysław Chłubieński. Król ku obrzeżeniu części zebranych miał na sobie nie polski kontusz, a strój hiszpański.